Witam Cię z tej strony Hintmon, witam Cię na 92. odcinku z Ghost of Tsushima. Nie ma co przedłużać, zapraszam Cię do oglądania. To w takim razie widzimy się na Ghost of Tsushima ponownie. I sorry dla osób, które oglądają te odcinki, myślę, ktoś to ogląda. Za zeszłe odcinki, dwa chyba, bo tam było gorzej z dźwiękiem, to tragicznie wręcz. I jeszcze potem ze Shinanem, więc... No i dobra, w takim razie na zeszłym odcinku nie dokończyłem chyba dwóch znaków zapytania, czyli... Na pewno tego. Nie wiem, czy to jest ta sama wyspa już i tego. A potem lecę do misji pobocznych, więc depnę się gdzieś, na przykład, nie wiem, tu. Te dwa szybko znaki zapytania dokończę. I mogę lecieć na misje poboczne, czy coś tego w tym stylu. Na szczęście tylko jeden odcinek wyszedł ze zbierania tych znajdziek, a w sumie no to półtora. Czy jestem na Kamigacie już? Czym się wydaje? Kuźwa, a którym była mapa? Na tym, dobra. To miejsce to trudno mi określić, czy jest Kamigata, czy Toyotama, ale tak czy jak lecę tam. Bo to jest albo na tym, bo to jest dosłownie kraniec obu map. Raczej obu wysep. Nie wiem czego obu. I tu jest jeszcze latarnia, więc może będzie do odbicia latarnia. O. Na razie rypać ich. To pewnie będzie trzeba zapalić. I będę miał 5 na 8. A nie widzę tutaj żadnych wrogów. Latarnia w Sago. Bez wrogów? Latarnia? Aż dziwne. Do góry. Jeszcze wyżej. Mam, mówię, nadzieję, że teraz będzie lepiej wyglądać z tym nagraniem, no bo zmniejszyłem trochę jakość, bo i tak na razie nie potrzebuję nagrywać w 4K, bo nie dość, że PS4 Slim nie przechwytuje 4K, to na dodatek nie mam kamerki 4K jeszcze. I dopiero jak będzie PS5. A jednak 4K, przechwytywanie obrazu, a przechwytywanie obrazu 1080p w 60 klatkach, no to jest różnica. Więc teraz nie powinno dodatkowo ścinać. Ale w razie co, jak będę widzieć, że ścinać, to wystarczy, że zresetuję obraz. I dobra, tu jest jakiś chyba fort. Latarnię mam zrobioną, ale tu mi się wydawało, że jakiś fort jest do zrobienia. No tak, chyba Mongo był nawet chwilę temu. A przynajmniej wyglądam na Mongoła. Więc zaraz się zobaczy. Złe strzały mam? A, ja w ogóle strzały nie mam. No przydałoby się w takim razie znaleźć jakąś osobę, która będzie miała te strzałki. O, i tu. To jest ich fort, nie? Dobra, to jednak jest nasz fort. Never mind. Cześć, czy to nie jest ten, co jakiś czas temu odbijałem? Znaczy, jakiś czas temu, czyli niedawno? Nie wiem, dobra. Po prostu tepnę się do jakiegoś zadania. Powiedzmy, tepnijmy się do... Wybór ojca? Ta, do wyboru ojca. Czyli tutaj tepnąć. I lecieć od razu tam. Na piechotę. Pokryte smołą klejące bomby. Coś tam, coś tam, coś tam. Dobra. Kunik. I let's do it. I przy okazji nie powinno być na odcinku teraz podwójnego takiego dźwięku. Bo to też raczej mi się udało naprawić. To prawda, może być teraz przez to ciszy trochę gra, co jest przerąbane, ale... Mam nadzieję, że nie będzie aż takiego problemu. Jest jakaś wioseczka. Czy będzie tutaj ta misja? Jest blisko gdzieś, więc możliwe, że gdzieś tu. I przy okazji mogę sobie pozbierać zapasy, które do niczego mi się nie przydadzą zbytnio. Bo nie wiem, czy jakiś armii jeszcze został do kupienia, a czy ulepszenia. A, tu. Nawet ptak na niego przyleciał.
Okej. Czy jakaś wioska pewnie będzie do zbicia? Wybór ojca. Przejebany wybór. Dosyć tak bardzo. Ale bywa. Życie jest okrutne. Nawet w grach komputerowych. A, mam wyśledzić go. Tam są ślady gdzieś. A, po drodze. No w sumie zawsze są po drodze praktycznie ślady. Więc tutaj akurat nie ma zdziwka żadnego. Na szczęście pad na 100% ładowane. Dzisiaj sobie parę misji porobię pobocznych. Może nawet wszystkie u Norio zrobię. U mnicha. Chciałbym zrobić u Ushikawy misję. Bo mu zostały jedna albo dwie, a on ma ciekawe w sumie. Jestem ciekaw, jak to się skończy tą łuczniczką. Według mnie ciekawsze miały misje niż Masako. Jak na razie. Okej. Czy już mogę iść do farmy, czy muszę nadal śledzić? Gdzieś tu są. W ogóle dziwne przybliżenie kamery teraz jest. Takie mocno przybliżone. No pewnie na to, że po prostu ślady lepiej widać. Było. Ja niestety nie mam tych. Strzał. O, wódz. Od razu. I łucznik zajebiście, ale łucznika inaczej zabić będzie trzeba. Przykro mi, strzały potrzebuję, plus i tak bym cię zabił. Bardziej chodziło mi o psa rypnięcie, bo go jeszcze bym jakoś pokonał. Ale boję się, że pies mi rypnie. Dobra, 5 strzał, not bad niby. Ale przyda się coś więcej. Trzeba mogę lecieć go uwolnić. Dajcie jakieś więcej. O, kolejne 3 strzały. Mówię, strzał w ogóle nie mam. Przejebane. W budynku jeszcze na pewno ktoś jest. Tak, jedna osoba. Chyba jo. Tego nawet mogę z łuku ściągnąć. O, łucznika z łuku. On będzie miał kolejne strzały, więc miło. Zgaduję też jakieś 5. Czy coś w ten deseń. Więc na początku zobaczę, czy nie ma właśnie jakiś strzał etc. A potem mogę iść go uwolnić, jeśli jest. No jest tutaj. Albo on, albo ktoś od niego. W sensie nie widziałeś jakiegoś tam chłopca, czy chłopaka, czy coś. Ale na razie do góry. Ojej, to ja zebrałem z tamtego trupa strzały? Bo teraz nie jestem pewien. Bomba dymna. Jak nie jestem pewien, to w sumie mogę wyjść po prostu tutaj i zobaczyć. Bomba prochowa. Ta, zbierałem z niego. Dobra, to idę uwolnić wieśniuka. Albo i nie, bo jeszcze tu jest zapasy. Są. I to chyba wszystko, dobra. よかった。父親が思いを守ったと聞いたぞ。俺は？モコはどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず元太を選んだんです。オッケー。俺が殺されると分かると、俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺が元太を巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。 Okej. Ojciec, czuję, że ojciec się załamie. Ale dla niego chyba... Dla ojca to nie była jakaś mega trudna decyzja.
Skoro po tym, jak chcieli zabić tego drugiego syna, jeszcze powiedział, a zabijcie tego. Ponownie, że nie zabijajcie tego, tylko tego drugiego. Ale okej. Bywa. Życie jest okrutne, jak mówiłem. Mówi się trudno i płynie się dalej. Dziwne, że nurt mnie nie zrywa. Mocniej. Ale jest szybka misja. Bo to już raczej będzie koniec. O, jest tutaj coś, jakieś zapiski. Huta, mam nadzieję, że kiedyś mi to wybaczysz. Wait. W którą mam iść? W tamtą. Myślałem, że huta to jest w sensie huta drewna albo huta czegoś, a nie huta jako imię osoby. Oj, chyba skoczył. Okej. Koniec. Wybór ojca. Tego typu misje najczęściej się kończą, tak? Jaka nawaja? Za 225. Sprecyzuj, bo może to być nawaja Sapphire lub nawaja siatka Safari w najgorszym stanie. Nie mam kunai już, ale mam takie coś. Oj. Kuźwa no. Jeszcze trutką we mnie rypił. Zwykła. Wanila? W sensie? Trudno mi określić. Czy się podoba ten nóż, no to chyba może być. Zobacz, jaka jest cena rynkowa. Swoją drogą. Zacznijmy od tego, bo ja nie wiem, jaka jest cena rynkowa. Niech sam się wychyla. $328. Jeśli ci się podoba. Choć mi się, ile to jest procent ceny rynkowej? Weź to oblicz. To się nie opłaca. Dobra. Poszedłbym w takim razie do Norio. W sensie pojechał, bo chcę sobie trochę jeszcze mapy zwiedzić. Dobra. Powrót, bo miałem lekkie opóźnienie. Przez to całe ustawienia. Nie widziałem teraz. What the heck? Halo! Garnizon gorzkich wzgórz. Nie trafią mnie tu, nie? Czy trafią? Nie widzą mnie, mam nadzieję. Boże! Nie o to mi chodziło. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak to mówią. I aleluja. O, wódz nawet tu jest. Tu jeszcze widzę, idzie jeden. A nawet i dwóch. A nawet i trzech, dobra. Poszły wszystkie. Po nogach. Cześć, Julczyki. Sz-
szybsze zejście na dół. Bo czemu by nie? What the heck? A no właśnie, za pomocą drogi ognia mam zabić dwóch. Coś nie dadł. What did you say? Nawet za 60% jesteś w stanie znaleźć. No i git. Duch zabity za pomocą drogi ognia. Boż! Chyba wszystkich pokonałem. Zbiorowa eksmisja. Za co? Wyzwól 7 okupowanych obszarów w Kamigacie. Spoko. To jest połowa chyba. Pad mi wibruje, więc tu jest jakaś znajdźka, wydaje mi się. Albo mi pad wibrował z jakiegoś innego powodu. Nie, wibruje mi lekko, więc gdzieś tu jest jakaś znajdźka. Czyli albo artefakt, albo zapiski. Wiem, że połowę mam zapisków, chyba 21, jak dobrze pamiętam. Na 40. Artefaktów 34 na 50? Coś takiego? W sensie? Sprecyzuj. Czym miał rację? Wiem, o kogo chodzi, ale w czym miał rację? Ej, strzały są. Może mogę je pozbierać. No chyba, że nie. Szkoda. Skóra. Mech. Nie ma tu nic innego. Skoda. A ja już nagrałem odcinek. No dziwne, jakbym nie nagrał. W końcu zacząłem, jak ty byłeś nawet tam. Nawet cię chyba pozdrowiłem, jak dobrze kojarzę. No, odcinku z Empire. Ale to dopiero zobaczysz w niedzielę. Jak będziesz chciał zobaczyć. Tu mi bardziej pad wibruje niż tam. Skrzynka, okej. Mam nadzieję, że nie to mi pokazywało. Łatwopalny olej? W sumie? Wait. Wibruje mi nadal pad. No come on, gdzie to jest? Dobra, lecę do Norio, rypać to. To było ciekawe. Nice. Pół roku to tak jakbyś zafollowował pół roku temu. Skąd oni strzelali? Ano mają. Zniszczmy im machinę wojenną. Takie dodatkowe rzeczy dodali w akcie trzecim. Jak niszczenie machin wojennych. I samo naciągające się machiny. Bo chyba nie ma tutaj nikogo. No nie ma tam nikogo. Jak to wystrzeli, to jest żal. PL. Dobra, chyba nie wystrzeliło na szczęście.
No to chyba jeden dzień. Jakoś. I będziesz miał. No halo, ja nie mam czasu! Ja pierdzielę, uciekli sobie w pizdziet. Dobra, mogę spalić? Mogę. Ile około dziennej leci? Kozacka poza. Bo po co ja mam je niszczyć, to już inna sprawa. Oj! Au. Nie widziałem, że to jest zeskok. Zjarany las. Bezkresny las dokładnie to się nazywa. A tak, aktualnie to jest zjarany las. Czaję. Podpalona broń jest spoko. Który to jest wódz? Nie umieraj. Dobra, żyj. Kuźwa no. Głupie łuki. Dobra, chyba wszyscy deadli. Jestem ciekaw, czy to faktycznie amortyzuje taki upadek. W taki sposób, w sensie, z takim obrotem, przewrotem. Jak się to zwie, to trudno mi określić. Dobra, jest Norio. To już mogę na piechotę iść do niego. To mu oznaczyło mi spotkać się z Noriem. Jeszcze tutaj łucznicy są, no ja pierdzielę. Tego mi brakowało. Chyba wszyscy. No skacze, ale i tak 240 to jest not bad. Jak zwykle po 210 chodziła. Dobra, porozmawiam z mnichem. Okej. Przeteleportuje mnie od razu? Strażnik Tsushimy. Nie. Jedzim. Będziesz coś opowiadać po drodze? Tak. Nie mogę teraz zobaczyć. Norio. Prawie taki Norio. Tylko trochę mniejszy. Mam już chyba wszystkie strzały. Kolejny taki trochę Norio, tylko nie do końca. A przecież nie było wojowniczych mnichów w ogóle praktycznie. Chyba z 12% 77 się dostawało. Sakai-sama,
皆の者、酒井様とお話をしてまいる。Okej. Rozmawiajmy.